Jest również technika trzech palców, która jest niejakim skrótem tych trzech poprzednich, uwzględniających wątrobę, serce i płuca. I stosujemy ją w sytuacji, kiedy występuje jakikolwiek śluz, stany infekcyjne, gorąco w organizmie. Wtedy trzy palce, opuszki trzech palców, strzepujemy w taki właśnie sposób, oddziaływując na te trzy rejony, trzy meridiany. Czy chcesz też sama spróbować ze mną, jak to robić? Mhm. Tak, to jest bardzo dobra technika, którą można nauczyć dziecko, kiedy coś się zaczyna dziać. Gorączka, katar, przeziębienie, może też już sobie samo pomóc.